Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Sonic Frontiers. Słuchajcie, jesteśmy nie bez powodu w głównym menu, ponieważ za chwileczkę będziemy mieli konfrontację z bossem, którego przypadkowo odkryłem. No cztery, dobra, niech będzie na cztery. Pewnie się zaraz wczyta ta walka. Mówię, przypadkowo odkryłem tego bossa, bo sobie leciałem do góry. I widzę, że już chyba tutaj nawet będzie. Jak skipnę. Będzie? Aha! Aha! Z tobą będę! Dobra, elegancko. Okej, okay. Okazuje się, że jednak tego bossa tutaj nie ma, a jak zanim wczytałem, to normalnie był ten boss. Nie wiem, co się stało, że go nie ma. Nieważne. W każdym razie... Tego chyba nie robiliśmy, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, żebyśmy to robili. Tam jest poziom, który już robiliśmy. Dobra, więc teraz chyba musimy udać się w tę stronę. W tę? Dobrze, ja w ogóle idę? Nie, no ja tutaj skończyłem. To tutaj powinienem iść. Superancko. Dobra. Jednak niestety zgubiłem te miejsca, szkoda, bo wydawało mi się, że udało mi się tutaj zapisać w tym dokładnie miejscu, a się okazuje, że jednak nie. Ale przy okazji tutaj zobaczymy, co w trawie piszczy właśnie w tę stronę. To nawet nie szkodzi, a tym bardziej, że jest spora szansa na tak zwane wydymanko szympansa. Co ja gadam w ogóle? Nie rozumiem. Sam nawet widzicie, nie rozumiem, co ja gadam. Jak to mawia klasyk? Święta, święta i po świętach, co nie? Święta, święta i po świętach. Opowiadajcie, co tam ciekawego dostaliście. Wiem, że o tym już na live'ie mówiłem, żebyście tam mi poopowiadali, ale no, czemu by nie na Soniku też poruszyć tego? Dzisiaj akurat są moje urodziny, kiedy to nagrywam, czyli 27 grudnia. Wy to pewnie później będziecie widzieć. Uuu, patrzcie. Patrzcie na to, kurde, ale ładnie tutaj ogarnąłem. Dobra, będziemy musieli się za tamto zabrać, tylko zanim się za tamto zabierzemy, to muszę najpierw priorytety zrobić. A mianowicie bossa, którego miałem przygotowanego, zanim save mi się wyłączył. Ojeju. Nadróbmy te ringi. Niedobrze. No dobra, skoro tu już jesteśmy, to zacznijmy może od tego. A więc, moi drodzy, metodą prób i błędów, bo sobie trochę poćwiczyłem, okazuje się, że wiem, jak ogarnąć to. Właśnie w ten sposób trzeba. Czyli bierzemy teraz naszą rakietę i będziemy napierdzielać, oczywiście tylko w jeden celny punkt, a tym celnym punktem zaraz zobaczycie, co to jest. Załaduj armatę i zaraz będzie można wystrzelić. Mianowicie w ten. O ten. Thank you.
Wait, was draining the oasis the best idea? Well, hey, you've revealed the way forward. That's what's important. Says you, you can't feel this heat. Oh well, race you to the next emerald. Dobra. Znajdź na Kelsa, okej. Więc teraz tak, osuszyliśmy kompletnie ocean, jak widzicie. Nie ma tutaj praktycznie żadnej wody. Są co jedynie te fioletowe monety, które na nas czekały. Warto je sobie od czasu do czasu zbierać. Nie wiem, co tutaj dokładnie jest. Wydaje mi się, że nic. No i w sumie nie myliłem się za bardzo. Natomiast warto byłoby zobaczyć, co tutaj mamy za... A, tu mamy kulę. Uuu, siema! Elegancko! Co tam u was? Dobra, wygląda to tak. Myślałem, że to na dole będzie jakiś ukryty poziom, a się okazuje, że nic nie ma. Szkoda. Wyglądało trochę to na miejsce na ukryty, na ukrytą cyberprzestrzeń. Aczkolwiek tego nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Co tu mamy? A, to było to miejsce, gdzie ta rakietka była. Z tak na dobrą sprawę, to tutaj nic nie ma. Z tej strony. Czy w tym momencie straciłem czas? Można tak powiedzieć, że trochę straciłem czas, ale było to ważne fabularnie, więc no, skoro trzeba było to zrobić fabularnie, no to jasna sprawa, że to zrobiłem. I przy okazji nadrobię sobie te pierścienie, tak więc dajcie mi sekund kilka, znowu będę miał 400 i jedziemy dalej z koksem w poszukiwaniu poziomów. Jakby kogoś interesowało, to słuchawki, które mam na sobie, to są JBL-e. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Jeżeli o tym mówiłem, no to trochę będzie śmiesznie, jak się znowu powtórzę. Ale dobra, nieważne. Nieważne, czy tutaj się powtórzyłem, czy nie. Teraz wypadałoby znaleźć miejsce, które chciałem znaleźć. Na konfrontację z bosikiem. A on był gdzieś tutaj, ten mini-boss w sensie. A jak nie był tutaj... To był w bardzo podobnym miejscu. To niestety bardzo ciężko jest się połapać, co dokładnie jak wygląda. Bo nie dość, że to jest ogromna lokacja, to jest UNO. To DOS, no wszystko jak widzicie wygląda tak jak wygląda, ale wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj. To będzie bardziej tutaj w tę stronę. Okej, tu wydaje mi się, że będziemy mieli ten pierwszy poziom, którego tak szukałem, ten 2-1 cały. Ale żeby odblokować ten 2-1 poziom, najpierw muszę mieć koło zębate. Ale żeby mieć najpierw te koło zębate, to najpierw muszę mieć przeciwnika. A żeby mieć przeciwnika, najpierw muszę go znaleźć. A żeby go znaleźć, to najpierw musi gdzieś on być. A żeby on był, no to musi być gdzieś tutaj. Tak mniej więcej wam wytłumaczyłem, o co chodzi. Dobra, z nich to raczej wątpię, że będę miał koło zębate, no ale... Bo to musieliby być przeciwnicy tacy więksi zdecydowanie. No ale no nie wiem, może. Może jest, jak to się mówi, głębokie i szerokie, może coś z tego będzie. O, ale dobre kombo wleciało. Ale tu dojechani będziecie, panowie. Nieźle. Super. Patrzcie, jak oni dojeżdżani są. Bez żadnych skrupułów. Nie ma tutaj sentymentów ani niczego innego.
To jest trochę dziwne, że jak stracę te 400 pierścieni, to ciągle jest ta sama cutscenka. W sensie, nawet jakbym stracił 50 pierścieni, to podejrzewam, że ona by nadal była. No niby to nic takiego, ale z drugiej strony troszeczkę niepotrzebnie czas zajmuje. W mojej opinii oczywiście. Tam coś żółtego widzę. Tak jakby tam już coś się szykowało na konfrontację z nami. Ale nie, do końca. Dobra, szukamy bossa. A raczej mini bossa. Co mam w ogóle z tym, że ja bossami ich nazywam? Przecież to są mini bossowie. Dawaj mi jakiegoś bossa. Wow, ale tutaj dużo fajnych rzeczy odkrywam. Muszę przyznać. Dobra, poziom jest niski, spoko, rozumiem. A, tu jest Knuckles. Mógłbym z nim w sumie pogadać. Niby. Niby to jest jakaś opcja. Ale czy ja chcę? Nie, nie chcę. Na razie cię olewam, Knuckles. Byłeś niegrzeczny. A ja tu potrzebuję, kurde, bosika. Dara, jest sumo. Znalazłem, widzicie? Czekał na mnie, kurde. Jest! Mamy koło zębate! Woo! Dobrze! Dobrze się to zaczyna. Teraz możemy cofnąć się do tamtego nieodblokowanego poziomu. Może to będzie ten cały 2-1, którego tak bardzo szukałem poprzednim razem. Bo ja poprzednim razem chyba zrobiłem poziomy 2-2, 2-4, 2-6, 2-7. 2-1, 2-3 nie robiłem, 2-5 na pewno nie robiłem. No i chyba był jeszcze 2-8. I to będzie tyle. Ale najpierw ten, obowiązki. A moim obowiązkiem jest przejście 2-1 poziomu, dlatego go teraz będziemy szukać na nowo. Uwielbiam to. Znaczy, oczywiście to jest sarkazm z tym, że powiedziałem, że uwielbiam. Bo tego nie cierpię. Tym bardziej, że oddaliłem się znowu jakiś kawał drogi, więc trzeba teraz, kurde, znowu drugi kawał tyle zapierdzielać. Wywalone mam w ciebie, czubie. To jest chyba właściwa ta strona, którą chciałem lecieć od początku. Tak, to jest to. To jest właśnie to.
Teraz tak. Pyk, pyk, pyk i zium. Miałem coś dać, no to daję. Otwieram paszczę lwa. Czy to będzie 2-1? Zaraz się przekonamy. Ta jest, pierwszy poziom. O, w końcu, kurde, znalazłem tego gagatka. Lecimy. Dobra, zobaczmy trening. X kwadrat. Dobra, wyłazimy stąd. Nie ogarnąłem tego. Lecimy z Green Hill w takim razie. Że tak powiem, wracamy na stare śmieci. Po raz kolejny zresztą. Zobaczymy w ogóle, jaki czas będę miał. Raczej wątpię, że ja będę miał SK, to od razu powiem. W to ja bardzo, ale to bardzo wątpię. W szczególności, że jakoś super szybko nie gram. Ale to też dlatego, że ja mapę muszę poznać, no nie? O, dobra, kurde, widzę, że to tak pogrywamy. Muszę teraz precyzyjnie skoki zrobić, tak jest. Oddałem precyzyjne skoki. Aha, jednego Red Ringa zapomniałem. A, SK zdobyłem. Tylko muszę mieć wszystkie Red Ringi. No to próbujemy ponownie, to tylko jeden nam brakuje. To na szybkości zrobię, easy. Dziwne, myślałem, że to dłużej mi zajmie. A to takie buty. O, tutaj był ten Red Ring, ja go nie zauważyłem. Powiem wam szczerze, go w ogóle nie zauważyłem. No niby ranga B, ale to i tak czy siak mam chyba SK, no nie? Jak wyjdę. Nie chcę spróbować ponownie, wyjść stąd te, lol, co ty. Wyjdź z etapu. Raczej to się zapisze normalnie. Tak mi się wydaje. Okej, klucze mamy dodatkowe. Tak, eskę mamy. Czyli teraz tak. 2-1, 2-2, 2-4, 2-6, 2-7. Mamy 5 poziomów zrobionych. Czyli nie zrobiliśmy tak. 2-3, 2-5 i 2-8. Trzech poziomów nam brakuje jeszcze. Trzech poziomów. Dobra, pytanie, gdzie teraz będzie ten trzeci poziom, chociaż ja zanim polecę na trzeci poziom, to ja chyba bym porozmawiał jeszcze z Knucklesem i zrobił ZW, bo mój piesek potrzebuje, kurde, przejść się, potrzebuje wręcz pochwalenia mnie na dworze za to, że ładnie przeszedłem poziom. To jest ten,
no scam w tym momencie, proszę się nie śmieć ze mnie, bo mój piesek potrafi mnie pochwalić, jeżeli coś dobrze zrobię. Tak więc no, proszę tutaj się ze mnie nie nabijać. I gdzie jest Knuckles? Tu jest Knuckles. Gadamy. Have you been here before? You're navigating the island like it's nothing. Oh no, see, when I interact with these things marked with this symbol, I automatically learn the lay of the land. It's like the island is beaming a GPS signal right into my brain. Pretty cool, right? I'm sure that's the ancients doing as well. I wonder what that symbol means in their language. Now, come to think of it, you don't actually see it printed anywhere in the villages. I guess the true meaning is lost to time. Aha, czyli oni tutaj się zebrali tylko po to, żeby pierniczyć o jakichś GPS-ach? Jezu, co za wymatoły jesteście bez kitu. I jeden i drugi. I Sonic i Knuckles. Weźcie porozmawiajcie o czymś, kurde, nie wiem, ważnym dla tej gierki. A nie wygadacie o jakichś, kurde, dennych GPS-ach. Po co mi czas tak zabieracie? Antenowy zresztą. Bo mógłbym tutaj ciekawą jakby, nie wiem, fabułę czy cokolwiek wprowadzić, a wy tutaj wolicie o farmazonach gadać jakichś. Szkoda. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Po co komu wątek z jakimś śmiesznym GPS-em, z którego i tak nikt nie korzysta? Nikt, mam na myśli zupełnie nikt. Dobra, tutaj mamy przepaść, to nas to też nie interesuje. Weguś, zaraz pójdziemy. Szukamy poziomu w takim razie 2-3 i 2-5. To jest teraz nasz taki challenge. Tutaj coś, kurde, mi śmierdzi. O! A, widzicie? Coś widziałem, że się świeci u góry, więc wypada zebrać te emblemy. Tak, ja na to mówię emblemy i proszę się ode mnie odwalić, kurde. Wy se na to inaczej mówcie. Dla mnie to wygląda jak emblem i tyle. Mam prawo tak uważać. Mam prawo mieć inne zdanie niż wy. Więc proszę mnie nie hejcić. Ani nie szkalować, bo to bardzo, kurwa, nieładnie. O, tu mamy na przykład poziom. Widzicie? Już znaleźliśmy. Kolejny poziom, super. Tylko najpierw teraz jeszcze musimy znaleźć minibossa. I następny poziom lecimy. Tutaj na tej części nas jeszcze nie było. Znaczy, a może byliśmy? Byliśmy. Ta, byliśmy. Kurde, co ty? Co ty za głupoty gadasz, ziom? Byliśmy przecież. Tam jest ten. Dobra, never mind. Potrzebuję teraz jakiegoś przeciwnika godnego. Bo tu mamy, kurde, tu jest ładny teren, taki z kaktusami, kurde, fajna sprawa. Fajna sprawa, kurde. Co to za benzpedy są tutaj? No pójdę z nim. Ej, co to były za, kurde, bounce pady tutaj porozmieszczane? Czemu w ogóle ich 9 było? Czy tam 12, nie wiem, nie zdążyłem naliczyć. O nie! Ale nie fajnie, spadłem na sam dół. Dobra, jestem w tym samym miejscu, co tutaj tą wodę żeśmy odpompowywali. Tylko przydałby się tu jakiś przeciwnik, bo naprawdę z tymi minibossami to jest, kurde, cienko, wam powiem. Bardzo słabo. Nie podoba mi się to.
Tu nawet nie możemy się dalej dostać. Myślałem, że to będzie jakieś fajne przejście do jakiegoś, nie wiem, tunelu, który nas zaprowadzi gdzieś tam. A widzę, że to jest tunel do nigdzie. Może się zespawni zaraz jakiś przeciwnik, z którym już walczyliśmy. Byłoby super. Lećmy w tę stronę, może ktoś tu będzie. Bo przypomnę, to są tereny, w których ja tutaj z nikim nie walczyłem. A przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby coś miało takiego miejsce. A może miało. Dziadek Mróz! To spadaj, Pało. Przynajmniej mi powiększyłeś ten poziom. Stary, kurde, preclu. Tu mieliśmy ostatni raz walkę z tym całym tym. Jak on się nazywał? Wiecie, o którego mi chodzi. No nie mówcie, że nie wiecie, no. Na pewno wiecie, no. Wy macie nie wiedzieć, o kogo mi chodzi. Jak wy czasami mądrzejsi ode mnie jesteście. Wy bardziej znacie te moje odcinki na pamięć niż ja sam. To jest trochę śmieszne, bo ja nagrywam tę serię, a wy pamiętacie więcej ode mnie. Jest to trochę ironiczne, nie będę tego ukrywał. No jest tu tak trochę pustynnie. Wow, Europy to ja nie odkryłem, ani Ameryki. Natomiast powiedziałbym, że coś tu na pewno będzie na nas czekać. Ja to czuję. Oj, mój piesek chyba już chce iść. Co ja żem zrobił? Siema, witam serdecznie ponownie. Dobra. Muszę tutaj... O! Musiałem troszeczkę, kurde, w OBS-ie tutaj poustawiać, bo troszeczkę dziwnie mi się obramowanie zrobiło, ale dobra, nieważne, nie będziecie wiedzieć za bardzo, o co chodzi. Więc przemilczę tą. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O kurde, ale chamsko mi się tutaj zrespawniła jedna rzecz. A raczej parę obiektów, jak mogliście zauważyć, się chamsko tak zrespawnowało. A tu już byliśmy. No to już wiem, co jest. No pewnie. Co jest? Tam byśmy musieli się jakoś dostać. Ale dobra, nieważne. Postaram się, żeby ten odcinek jutro wleciał, czyli 28 grudnia. Może nawet dwa wlecą odcinki, bo fajnie byłoby w tym roku jakoś z tym Sonicem Frontiers polecieć jeszcze. Bo przypomnę, że mamy tylko 4 dni do końca roku. Za 4 dni mamy wielki koniec. Wielki koniec roku 2022 i powitamy 2023 z wielkim hukiem. A przynajmniej ja się postaram, żeby to był wielki huk. Więc dobra, gdzie było? Wiecie co? Gdzie był ta cyberprzestrzeń? Ona tu chyba była, co nie? Tu gdzieś była.
Ojejku, Von. Nie jesteście śmieszni, jesteście żałośni. Co za pały. Tu byłem. To prawda, tu byłem. Tam. Tam woda jest, to B. Sonic nie umie pływać. Jeże przecież nie potrafią pływać. Bardzo mi się to nie podoba. Tam było to chyba, co nie? Czy gdzie był? Gdzie była ta cyberprzestrzeń? Kurczę. Tu była. Nie tu dokładnie. Tak mi się wydaje, że ona tu gdzieś była. Ty no, zgubiłem ją. Nie wierzę w to. Czajcie to, że ja cyberprzestrzeń zgubiłem? Ale jaja. Mamy godzinę sesji już. Ta, powycinajmy te wszystkie moje zadwójne tego typu tam bzdety. No trochę będzie. To na pewno nie tu było. Było dużo kaktusów, to pamiętam i to chyba tam było. To było miejsce, gdzie było dużo kaktusów i tych innych takich tupareli. Halo? Dobra, widzicie ten. Zdobyliśmy kluczyk. Uuu. Coś jeszcze tu mamy. Co tu, kurcze, pieczone? Patrzcie, co żeśmy odkryli, kurcze. No ładnie. No jeszcze przy okazji 400 ringów wbiliśmy. Tylko, kurczę. Gdzie jest ten? Gdzie jest ta cyberprzestrzeń? Pamiętacie, że była w końcu tutaj cyberprzestrzeń, no nie? Była tu. No nie mówcie, że nie było. Przydałaby się tutaj ten, mapa, która by mi pozwoliła zobaczyć, gdzie tu są te poziomy. Bo to naprawdę może czasami jobla dostać. Był tu jeden poziom, który ominąłem. Tu mamy tego. Więc mamy tak, 25 poziom i 17 tutaj na horyzoncie. Dobra, teraz musimy tutaj zobaczyć, jak to wygląda na dole. Nie pamiętam, czy to było tutaj? Nie, tam przecież robiliśmy poziom. Jezu gierko, proszę powiedz mi, gdzie ja byłem? Gdzie ja byłem? Gra mi też w ogóle nie pomaga, bo mi nawet nie podpowiada.
powinna już tutaj mniej więcej mieć z tyłu głowy, że ty będziesz chciał wrócić do tej lokacji. Kurde, nie wiem, ty będziesz chciał się cofnąć tu gdzieś. Może ci pomrzemy, kierowniku. A tu dupa zbita, nikt mi nie pomaga. Bardzo mi się to nie podoba, zapamiętam to sobie. To będzie można z tego zrobić kolejny odcinek w stylu Michał narzeka na to, że Sonic Frontiers nie chce mu pomóc. Widzowie zresztą też. Niedobrzy jesteście, mówię wam co serio, niedobrzy jesteście, kurde, nie pomagacie mi. Nie no, jaja sobie robię. Nie bierzcie tego, co ja mówię teraz do siebie. Chcę jeszcze mieć całe zęby, jak to się mówi. Dobra, po kolei. Czy to czasem nie było tutaj? Nie. Nie. To nie było tu. Powinniśmy się... Może? Tu coś jest. Dobra, wróćmy się w ten sposób, jakbym chciał znowu lecieć w tę stronę. Tam jest chyba, widziałem to. O, pały znowu przyszły. A, dlatego przyszły. Dobra, mniej więcej chyba pamiętam, gdzie ja jestem teraz. Bo tu gdzieś będzie chyba ta cyberprzestrzeń. Dobra, ja na razie się tak wyciszyłem, bo w sumie próbuję łączyć kropki, patrząc na ten teren. Chwila, moment. Bo coś ja sobie przypominam odnośnie tamtej cyberprzestrzeni. Czy ta cyberprzestrzeń nie była gdzieś niedaleko tego miejsca, gdzie ja odpompywałem wodę? Bo coś mi tu, kurde, z tyłu głowy siedzi, ale... Nie wiem, czy to jest to. Chyba to. Ach.
Dobra, patrzymy. Tutaj żeśmy tą wodę odpompowywali. Dokładnie. Dobra, dzionek nastał, super. To na pewno mi też trochę ułatwi. Tak, tutaj była, widzicie? Dobrze. Który to będzie poziom? W cyberprzestrzeni. Dwa, trzy, dobra, więc tak. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. 2-6, 2-7. Czyli brakuje nam tak, 2-5 i 2-8. Dobrze. Super. Bardzo ładnie. Ekstrawagancko. Ekstrawagancko, powiem wam.